tvpodkarpacie.pl. Nie musimy głosować na stare, leniwe partie. Chcemy wprowadzić dwukadencyjność władz. Proponujemy wprowadzić równe podatki 3 razy 16. Chcemy skończyć z finansowaniem partii z budżetu. Chcemy zmniejszyć ilość urzędników w administracji państwowej. Miejsca pracy były oparte na wiedzy i umiejętności, a nie nepotyzmie. Chcemy skończyć z przywilejami emerytalnymi pewnych grup zawodowych. 500 zł na każde dziecko. Ja się pytam, dlaczego 500, a nie 1000? Nasz region odstępuje i jest zaniedbany przez dotychczasową władzę. Po prostu trzeba to towarzystwo, które do tej pory zasiadało w Sejmu, wyrzucić. Kandydaci do Sejmu z listy Nowoczesnej Ryszarda Petru na Dobre rozpoczęli kampanię wyborczą. Lider z naszego okręgu, Jan Fuchs, przedstawił podczas konferencji prasowej najważniejsze założenia programowe. Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego. W ostatnich latach żyliśmy w warunkach, gdy niepodzielnie rządziły partie polityczne. Albo PO, albo PiS, albo SLD, ewentualnie PSL. Dzisiaj mamy inny wybór. Nie musimy głosować na stare, leniwe partie, na byle jakość platformy i nierealne obietnice innych. Chcemy, aby państwo było sprawne i dobrze zarządzane. Nie chcemy natomiast państwa leniwego, takiego jak Donald Tusk, niezdecydowanego jak Ewa Kopacz, czy pazernego jak Polskie Stronnictwo Ludowe. Przez ostatnie 8 lat przespali ten okres, teraz budzą się ze snu i próbują wystawić swoje propozycje. Najczęściej są to propozycje nierealne. Nie możemy dać się zwieść. Musimy stoczyć walkę z tym systemem, w którym instytucje państwa przestały działać. Każdy z nas ma wiedzę i ocenia zachowanie instytucji państwowych jako źle działające. Ten fakt potwierdzają sami uczestnicy życia politycznego. Oni sami nawet już nie wierzą, że cośkolwiek mogą zmienić. W ostatnim okresie widać, że premierowi, instytucjom państwowym i urzędnikom najbardziej zależy na wygranych wyborach. Państwo jest daleko w tyle pozostawione. Nawet Najwyższa Izba Kontroli znajduje się pod presją lokalnych kacyków partyjnych. Obywatele naszego kraju mają dość indolencji władz, afer i niespełnionych obietnic. Mają dość traktowania podatnika jako przestępcę, mają dość skoku na nasze oszczędności zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych, mają dość unikania trudnych decyzji dotyczących chociażby górnictwa czy też służby zdrowia. Wszystko zastępowane jest PR-em, na którym najbardziej im zależy. Kontynuowanie tej polityki byle jakości jest słabą alternatywą dla Polski. Tak dalej być nie może i tak dalej być nie musi. Najważniejsze jest głosowanie za czymś, a nie przeciwko komuś. Ja nie należałem i nie należę do żadnej partii politycznej. Z własnego wyboru i przekonania startuję do Sejmu z listy Nowoczesna Ryszarda Petru. Mam determinację w działaniu i w realizowaniu założeń programowych tej partii. Program Nowoczesnej opiera się na trzech głównych filarach. To jest filar wolności, sprawiedliwości i przejrzystości. Wolności chodzi o to, żeby można było robić wszystko, co jest niezabronione. Sprawiedliwości, żeby Polska była bez uprzywilejowanych grup. I przejrzystości. W tym zakresie chodzi nam o to, żeby podatki były proste i ustalone na poziomie realnym do ich spełniania. Proponujemy wprowadzić równe podatki 3 razy 16.
Chodzi o to, żeby w zakresie trzech podatków, czyli PIT, CIT i VAT, stawka podatkowa była jednolita 16%. Na dzień dzisiejszy skomplikowany system podatkowy funkcjonuje w ten sposób, że żaden przedsiębiorca nie ma pewności, że jego działania zostaną prawidłowo rozliczone przez organy podatkowe. Ta komplikacja i niejasność przepisów prawnych służą temu, żeby podatnicy, przedsiębiorcy byli dołowani. Nie sprzyja to rozwojowi gospodarki. W Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Chcemy przecież żyć w nowoczesnym i dobrze zarządzanym kraju. Mamy w Polsce też potencjał, który nie w pełni wykorzystujemy. Żeby tak się stało, to musimy stworzyć odpowiednie warunki. Przejdę teraz do kilku zagadnień, które są priorytetem w naszym programie wyborczym. Przede wszystkim państwo powinno być dla obywateli. Chcemy wprowadzić dwukadencyjność władz, zarówno władz centralnych, jak i władz lokalnych. Jeżeli sprawowanie władzy trwa dłużej niż 8 lat, dochodzi do sytuacji, gdy władza traci kontakt ze społeczeństwem, gdy głos społeczeństwa nie jest brany pod uwagę, władza traci umiar, rozsądek, zaczyna snuć nierealne wizje, a to wszystko nie sprzyja rozwojowi naszego kraju. Chcemy skończyć z finansowaniem partii z budżetu. Obowiązująca zasada finansowania partii służy temu, żeby blokować dostęp do parlamentu innym ugrupowaniom. Trudno bowiem konkurować ugrupowaniu, które powstało, z istniejącymi partiami, w sytuacji, gdy nasze ugrupowanie na przykład nie ma ani złotówki z budżetu na kampanię wyborczą, podczas gdy partie obecne w parlamencie mają po kilkadziesiąt milionów złotych. Chcemy, żeby prawo było jasne i przejrzyste, a także chcemy uproszczenia procedur sądowych. Chcemy, żeby wyroki sądowe zapadały szybko. Mamy nadzieję, że one będą sprawiedliwe, natomiast szybkość jest niekiedy bardziej potrzebna niż rozwlekanie tych zagadnień w czasie. Chcemy też, żeby organy państwowe, takie jak prokuratura, działały sprawnie. Wczoraj media podały, że prokuratura poinformowała o prowadzeniu przez 11 lat postępowania w sprawie przyjęcia łapówki przez byłego ministra i po 11 latach oni zdążyli jedynie przesłuchać ministra, nawet nie postawili mu zarzuty. Jeżeli nasze organy ścigania tak będą działać, to trudno liczyć, że w naszym państwie będzie społeczeństwo prawidłowo funkcjonowało. Chcemy zmniejszyć ilość urzędników w administracji państwowej. W tym zakresie proponujemy konkretne rozwiązania. Nie chcemy radykalnie zmniejszać, wyrzucać ludzi z pracy. Natomiast jest możliwość skorzystania ze sprawdzonych wzorców tak zwanego miękkiego przejścia. To jest styl francuski. Polega on na tym, że w miejsce dwóch urzędników, którzy odeszli na emeryturę, przejmuje się jedną osobę do zatrudnienia. Zasada ta w przyszłości doprowadzi do oszczędności, a także usprawni działania administracji państwowych. Mamy dość afer, których powstanie było możliwe z udziałem albo przynajmniej przy biernym zachowaniu instytucji państwowych. Chcemy skończyć z bezkarnością sprawców tych czynów. Do dnia dzisiejszego Donald Tusk nie został rozliczony za nawoływanie społeczeństwa do niepłacenia abonamentu telefonicznego i radiowego. Nie poniesie też na pewno żadnej odpowiedzialności za wywołaną w ubiegłym roku aferę hazardową. Polegała ona na tym, że organy celne zarekwirowały automaty do gry. Po sprawdzeniach okazało się, że było to działanie bezprawne.
Na dzień dzisiejszy sądy lawinowo wydają wyroki zasądzające odszkodowania dla właścicieli tych automatów. Ekonomiści szacują, że państwo do tej złej decyzji rządzących dopłaci około miliarda złotych. Nowoczesna gospodarka. Pod hasłem tym mamy szereg działań. Między innymi chodzi nam o to, żeby miejsca pracy były oparte na wiedzy i umiejętności, a nie nepotyzmie. Żeby nie było regułą, że rządząca partia w sytuacji, gdy jej członek traci pracę, znajduje zatrudnienie w innej instytucji państwowej. Żeby nie było tak, że instytucje obsługujące sektor rolniczy mają wyłączność na decydowaniu o zatrudnieniu w instytucjach rolnych. Niezwłocznego rozwiązania wymagają uproszczenia w zakresie przepisów podatkowych. Obecna sytuacja utrudnia i hamuje rozwój gospodarczy. Chcemy skończyć z przywilejami emerytalnymi pewnych grup zawodowych. Chcemy także wprowadzić proste i przejrzyste procedury przetargowe. Najwyższa pora, żeby przetargi rozstrzygać nie według decydującego kryterium cenowego, tylko merytorycznego. Chcemy, żeby automatycznie w przetargach odrzucane były oferty najniższe i najwyższe. Mamy nadzieję, że to spowoduje, że wygrywające przetargi będą prawidłowo realizować podjęte zadania. Chcemy też, żeby podatki były ustalone na realnym poziomie. Wspomniałem o tym, że proponujemy rozwiązanie 3 razy 16. Według naszych wyliczeń wynika, że podatki ustalone w wysokości 16% zapewnią zbilansowanie naszych budżetów. Generalnie chcemy przejść na system podatków przychodowych, a nie dochodowych. Największą kompromitacją obecnej władzy jest zapowiedź połączenia systemu podatkowego z systemem ubezpieczeń społecznych. Zapowiadają to ludzie, którzy nie potrafią napisać prostych i jasnych aktów prawnych, którzy utrudniają funkcjonowanie przedsiębiorcom. Natomiast potrafią skutecznie egzekwować dwuzłotową zaległość podatkową od emerytów, natomiast nie potrafią wyegzekwować wielomiliardowe wyłudzenia podatku VAT przez firmy oszukujące budżet. Dzieje się to w tym kraju i w tym samym czasie, gdzie normalnie funkcjonujący podatnik musi miesiącami czekać na zwrot podatku, ale zwrot podatku następuje po przedłużonej w czasie kontroli podatkowej. Trudno zrozumieć, jak to się dzieje, że u prawidłowo działającego podatnika te kontrole są przeprowadzane, a tam, gdzie są wielomiliardowe zwroty podatków, tych kontroli nie ma i do wyłudzeń takich dochodzi. System podatkowy generalnie wymaga szeregu innych zmian. Na przykład podam, że w zakresie podatku CIT dochody budżetu państwa wynoszą około 20 miliardów złotych rocznie. Firmy zagraniczne, na przykład sieci handlowe i we wszystkich innych branżach, korzystają z niesprawności naszego państwa i w sposób bardzo prosty transferują swoje zyski do swoich krajów macierzystych. Kilka dni temu międzynarodowa organizacja wydała raport, z którego wynika, że w Polsce czy z Polski transferowanych jest około 46 miliardów złotych podatku, który byłby uiszczany przez te firmy w naszym kraju. Proszę sobie to porównać. Mamy wpływy z podatku CIT 28 miliardów złotych. Niepłacony jest podatek w wysokości 46 miliardów złotych, a więc tylko 1/3 podatku CIT, który w normalnym państwie powinien trafić do budżetu, trafia do naszego budżetu. Podnoszenie podatków to jest najlepsze rozwiązanie i najprostsze stosowane przez naszych polityków.
przy czym jest to robione wbrew zasadom ekonomicznym. Wszyscy, którzy mają wiedzę ekonomiczną, wiedzą, że wzrost podatków tylko do pewnego stopnia powoduje wzrost wpływów do budżetu. W zakresie kultury proponujemy, żeby wprowadzić 1-procentowy odpis podatku na działalność kulturalną. Kultura wymaga wsparcia zarówno w zakresie wspierania jej w kraju, jak i za granicą. Nie można przecież przez lata zasłaniać się argumentem, że sytuacja gospodarcza w kraju ogranicza możliwości zwiększania nakładów na kulturę. Ja podam tylko taki przykład charakterystyczny z czasów II wojny światowej. Gdy opracowywano budżet Anglii, Winston Churchill zapytał twórców budżetu, a gdzie są pieniądze na kulturę? Odpowiedzieli mu, przecież mamy wojnę. On na to odpowiedział, no to po co my walczymy? O co my walczymy? Takie powinno być podejście do kultury. Rażącym przykładem niedoceniania kultury jest też zjawisko, które wystąpiło w ostatnim okresie na naszym terenie, gdzie ściągnięto środki budżetowe przeznaczone na muzeum, przeznaczono na spłatę dotacji niesłusznie pobranej na wsparcie szkoły, przy czym to wsparcie wcale nie dotarło w przeszłości nawet do szkoły, zostało przejedzone przez urząd. Chcemy, żeby edukacja była nowoczesna. Zależy nam na wyrównaniu szans i w tym zakresie proponujemy nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy uczelniami a biznesem, między szkołami a biznesem, bo tylko takie rozwiązanie przyczyni się do tego, że będziemy edukować ludzi w tym zakresie, który jest niezbędny dla naszego kraju. Przestaniemy produkować magistrów, ludzie, którzy kończą uczelnie i pozostają bez pracy. Mamy konkretne rozwiązania w zakresie ochrony zdrowia. Pacjent powinien być na pierwszym miejscu, to nie ulega wątpliwości. Zmiany natomiast wymagane są w zakresie zarządzania jednostkami służby zdrowia. Zmniejszyć kolejki do lekarzy możemy poprzez odciążenie lekarzy od niektórych czynności, które muszą wykonywać, i poprzez wprowadzenie właściwej informatyzacji tych instytucji. Niezbędne są naszym zdaniem programy dla grup wrażliwych. Mamy tutaj na uwadze zarówno najmłodszych, jak i najstarszych naszych obywateli. Sprawą niecierpiącą zwłoki, o której kolejne rządy nie miały odwagi mówić, to jest ustalenie koszyka świadczeń medycznych, koszyka gwarantowanych świadczeń medycznych. Na dzień dzisiejszy żyjemy w przekonaniu, że świadczenia zdrowotne są każdemu dostępne, są bezpłatne, a wszyscy wiemy, jak ta bezpłatność i dostępność wygląda. A więc wprowadzenie, ustalenie, co powinno się znajdować w tym koszyku świadczeń, pozwoliłoby na zdopingowanie społeczeństwa do zawierania dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych. Chcemy też zmienić sposób podejścia w zakresie nowoczesnej polityki społecznej. Emerytury powinny być godne, powinny wystarczać na utrzymanie osób, które żyją z tych świadczeń. Natomiast należy w sposób mądry wprowadzić wsparcie dla najbardziej potrzebujących. Uważamy, że ulgi powinny docierać tylko do tych, którzy najbardziej tego wymagają. Pada hasło w kampanii wyborczej, że będzie przyznane w przyszłości 500 zł na każde dziecko. Ja się pytam, dlaczego 500, a nie 1000? Poza tym, dlaczego na każde dziecko? Uważamy, że wsparcie powinno docierać do tych osób, do tych rodzin, które tego wymagają. Jest szereg rodzin, które nie wymagają wsparcia, które doskonale sobie radzą, mało tego, pomagają innym i otrzymywanie nawet takich świadczeń to jest, stawia ich w niezręcznej sytuacji. Po prostu takie rozwiązanie jest niemoralne. Wspierać, ale z głową i na rozsądnych zasadach. Drugim przykładem
nieuzasadnionego wsparcia, to jest ubezpieczenie w KRUS-ie. Na pewno z preferencyjnych warunków ubezpieczeń powinny korzystać rodziny rolników i rolnicy. Natomiast nie widzę żadnych powodów do tego, żeby z takiego ubezpieczenia, z takich symbolicznych składek korzystały osoby mieszkające w Warszawie, prowadzące rozległe biznesy albo zajmujące znaczące stanowiska, którzy kupili tylko po to setki hektarów gruntu w Bieszczadach, żeby korzystać z niższych składek ubezpieczenia. To powinno być zróżnicowane. Jeżeli chodzi o zagadnienie dotyczące naszego regionu, to dla nikogo nie ulega wątpliwości, że nasz region odstępuje i jest zaniedbany przez dotychczasową władzę pod każdym względem. Z jednej strony powszechnie młodzież wyjeżdża z naszego terenu do pracy za granicą, z drugiej strony przedsiębiorcy mają kłopoty ze znalezieniem fachowców do pracy. Jest to wynikiem braku spójnej polityki społeczno-ekonomicznej, przede wszystkim takiej polityki, która jest dostosowana do naszych regionów. Nie można dłużej tolerować brak synchronizacji w działaniu biznesu, szkolnictwa, rynku pracy i władz. Relacja pomiędzy dochodami z pracy a kosztami musi wrócić do normalności. Osoba, która pracuje, powinna mieć możliwość utrzymać się bez dodatkowych kombinacji i innych rozwiązań, które na dzień dzisiejszy muszą być zastosowane. Możemy dyskutować na temat zwiększenia minimalnej płacy, przy czym nie może to być decyzja o charakterze politycznym. Każde zwiększenie minimalnej płacy musi być powiązane z wydajnością. W innym przypadku będziemy likwidować dobre przedsiębiorstwa, a ludzie będą tracić pracę. Efekt tego będzie odwrotny. Konieczne jest wykorzystanie w naszym regionie posiadanych warunków do uruchomienia działalności. Okazało się, że kosztujące kilkaset milionów złotych, zapowiedziane przez premiera Tuska, tak zwane jedno okienko, nie spełniło swojej roli. Nikt nie potwierdził, że w wyniku tego działania, w wyniku poniesienia tych kilkuset milionowych nakładów, przedsiębiorczość zaczęła się rozwijać. Nie o takie wsparcie przedsiębiorcom chodziło. Nowo powstałe firmy mają prawo oczekiwać wsparcia zarówno z budżetu centralnego, od władz centralnych, jak i z budżetu lokalnego, czyli od władz lokalnych. Nie ma żadnych przeszkód, aby takie rozwiązania wprowadzić. Najwyższy czas jest do tego, aby skonsolidować środowisko przedsiębiorców. Na dzień dzisiejszy, przynajmniej na naszym terenie, praktycznie nie istnieje organizacja przedsiębiorców, która by mogła występować w imieniu przedsiębiorców, która by mogła być stroną do dyskusji z organami władzy lokalnej. Kto więc ma dbać o interes przedsiębiorców, jak nie organizacje przez nich stworzone? Dlatego będę zachęcał do powołania instytucji wspierających biznes, do instytucji skupiających przedsiębiorców i tylko w takim sposobie działania można upatrywać sposób na poprawę warunków życia ludzi w tym regionie. Istniejące fundusze unijne umożliwiły w naszym kraju wzrost rozwoju gospodarczego. Ten wzrost jest widoczny, przy czym nie jest to wzrost zadowalający. Te środki unijne, które docierały, nie zawsze były wykorzystywane w sposób prawidłowy. Szacuje się, że około 20-25% środków unijnych trafia w niewłaściwe miejsca, nie trafia do właściwych celów. A więc nie jest sztuką wydawać pieniądze, ale sztuką jest wydawać te pieniądze mądrze. Przede wszystkim warto skupić się na tym, aby inwestować w te inwestycje,
realizować takie nakłady inwestycyjne, które będą tworzyć miejsca pracy. Natomiast zachęcamy do rozwagi przy podejmowaniu decyzji o realizacji tych inwestycji, które w przyszłości będą stanowić znaczące obciążenie dla przyszłych budżetów. Władza centralna w ostatnim okresie do perfekcji opanowała przekazywanie swoich obowiązków na rzecz samorządów lokalnych. Te obowiązki przekazywane są do jednostek samorządowych poprzez zlecenie wykonania zadań własnych. A więc to, co ma robić budżet centralny, jest zlecone do budżetów terenowych i budżety to realizują, otrzymując za to odpowiednie wsparcie czy rekompensatę finansową. Problemem dla samorządów lokalnych jest to, że to refinansowanie prawie w żadnym przypadku nie w pełni pokrywa ponoszone koszty. A więc samorządy lokalne z naszych tutaj podatków do tego dopłacają. Jest to zła praktyka i praktyka, która blokuje rozwój społeczności lokalnej. Kilka samorządów w Polsce zdobyło się na odwagę i skierowało sprawę na drogę sądową. Otrzymały zasądzające wyroki sądowe i otworzyły drogę, czy przetarły drogę pozostałym samorządom do takiego działania. Ja szacuję, że nasze samorządy, gdyby upomniały się o te należne środki, to jest ta kwota kilku milionów złotych, które samorządy mogą odzyskać od państwa, które z kolei swoje pieniądze przekazuje w różne, nie zawsze trafne kierunki. Zmiany systemowe wymagają również rozwiązania zastosowane w samorządach. W wyniku przeprowadzonych kilku audytów w miejscowości miasto Sanok miałem możliwość zapoznania się ze sposobem działania tych jednostek samorządowych i muszę stwierdzić, że w zakresie efektywności działania i gospodarowania mieniem istnieją spore rezerwy. Z moich wniosków i propozycji, które adresowałem do władz lokalnych, wynikają możliwości zaoszczędzenia kilku milionów złotych w skali każdego roku. Te rozwiązania są sukcesywnie przez władzę lokalną wprowadzane w życie i należy wspierać działania samorządów w takim zakresie. Zbyt wiele spraw w chwili obecnej jest postawionych na głowie. Tego, że wymagają one naprawy i zmiany, to nie trzeba nikogo przekonywać. Po prostu trzeba to towarzystwo, które do tej pory zasiadało w Sejmu, w Sejmu wyrzucić. Zasługujemy na więcej. Musimy naprawić Polskę. Wierzę, że jest teraz pora na nowe otwarcie i zmiany w tym zakresie. Bardzo dużo mówi się generalnie w ostatnich latach o tym, że Sanok nie ma posła z Sanoka, tutaj reprezentanta powiatu sanockiego. Proszę nam przedstawić trzy pomysły na Sanok, trzy decyzje, które tutaj skierowałby Pan na Sanok, gdyby już się Panu udało zostać posłem. Przede wszystkim należy wspierać działania władz lokalnych w zakresie ich programów, które zamierzają wdrożyć. Niewątpliwie rozwiązania i poprawy wymaga infrastruktura w naszym regionie. Drugim zagadnieniem, które wymaga rozwiązania i które rokuje nadzieję na poprawę, to jest wprowadzenie współpracy pomiędzy biznesem, pomiędzy uczelniami, szkołami sanockimi. No i przede wszystkim wsłuchanie się w głosy społeczeństwa, a najlepsze pomysły w zakresie realizacji swoich zadań mają ludzie, więc trzeba po prostu słuchać ludzi i starać się realizować to, co jest dla nich najlepsze i najkorzystniejsze.
Według sondaży nowoczesna.pl pana Ryszarda Petru tutaj jest no, na granicach tego progu wyborczego. Prawdopodobnie, gdyby pewnie dzisiaj odbyły się wybory, ona by się dostała. I taka partia jak nowoczesna.pl może być języczkiem uwagi w tworzeniu koalicji. No bo według sondaży Prawo i Sprawiedliwość samo rządzić nie będzie. Czy jest możliwość pana zdaniem koalicja Prawa i Sprawiedliwości oraz nowoczesnej.pl? Ja myślę, że nowoczesna nie ma żadnych szans, żeby sama rządziła. To z tym chyba wszyscy się zgadzają. Natomiast istotną rolę może odegrać, wchodząc do koalicji z ugrupowaniami, które będą miały większość sejmową. Trudno mówić o tym, z kim warto wejść w koalicję, a z kim nie. Na pewno koalicję należy tworzyć z tymi, którzy proponują coś nowego, którzy chcą zmiany, którzy widzą, że państwo nasze idzie w złym kierunku i będą skłonni do słuchania rozsądnego głosu nowoczesnej przy swoich decyzjach. Wspomniał pan o tym, że Sanok potrzebuje przede wszystkim dobrej komunikacji z północną częścią województwa, ze stolicą województwa i z Polską. Czy rozwiązania kolejowe, poprawia infrastruktury kolejowej może temu służyć, jak pan zapatruje się na, akurat na ten środek lokomocji? Jeżeli chodzi o rozwiązania kolejowe, to musimy wziąć pod uwagę, że w tym zakresie wymogi społeczeństwa, oczekiwania społeczeństwa są inne. Natomiast cały czas jest to infrastruktura, która jest w pełni niewykorzystana. A szkoda, ponieważ gdyby rozwiązania w zakresie infrastruktury kolejowej były prawidłowo realizowane, mielibyśmy też i lepsze drogi. Większość towarów można było przewozić właśnie szlakiem kolejowym. Mniej by było tirów na ulicach, byłoby bezpieczne i drogi byłyby mniej niszczone. No to trzeba zrobić wszystko, żeby istniejącą infrastrukturę kolejową wykorzystać, bo w tym są i oszczędności, i inne korzyści dla całego regionu. Od właściwie już kilku tygodni toczy się debata na wyższych i na niższych szczeblach odnośnie przyjmowania imigrantów. Jakie jest pana zdanie na ten temat? Ja mam krytyczną ocenę zachowania rządu w tym zakresie. Poza hasłami i męczeniem społeczeństwa, czy przyjąć 5 tysięcy czy 12 tysięcy migrantów czy uchodźców, rząd nic innego nie robi. Nie przedstawił żadnego programu, co chce zrobić i jak chce zrobić. Dla mnie niezrozumiałe jest to, że państwo przez ostatnie lata no, prawie nic nie robi, żeby ściągnąć naszych rodaków zza wschodniej granicy. Natomiast karygodne jest to, że w ciągu jednego dnia, jednym pociągnięciem w Sejmie ściąga miliony złotych przeznaczone właśnie dla tych naszych rodaków i przekazuje na rzecz uchodźców, nawet nie wiedząc, na jakie cele one pójdą. W tym zakresie uważam, że powinniśmy stosować mądre rozwiązania, uzgodnione rozwiązania z innymi krajami. Musimy pomagać ludziom, którzy tego oczekują, przy czym to powinno być rozsądne i należy brać pod uwagę wszelkie uwarunkowania, jakie istnieją. Trudno bowiem, żeby przyjmować jako uchodźców terrorystów czy ludzi, którzy są wrogo nastawieni, na przykład choćby do naszej wiary katolickiej. Wspomniał pan podczas swojego wystąpienia o rozwiązaniach podatkowych 3x16. Ten system przede wszystkim ma być prosty. Problemem nie jest to, że podatki są wysokie, problemem jest to, że podatki są niejasne. Dla przykładu, jeden producent taczek nazwał taczki budowlane i płaci 23% VAT-u, drugi produkujący identyczny wyrób nazwał te taczki ogrodnicze i płaci 5% VAT-u. A więc różnica 17% w cenie, bo to się przekłada bezpośrednio na cenę towaru, jest nie do zniesienia, jest nie do utrzymania taka konkurencja. A więc podatki powinny być jasne. Na dzień dzisiejszy podatek VAT mamy w kilku kategoriach. Mamy zwolnienie, mamy stawkę zerową, 3%, 5%, 8% i 23%. Konia z rzędem tego, który dokładnie zna ustawy o podatku VAT i rozumie sposób jej funkcjonowania. Setki interpretacji, różnych wyjaśnień, różne decyzje krańcowo odmienne. A więc jednolitość podatku zapewni wpływ środków do budżetu, uprości procedurę, uprości koszty obsługi tego systemu podatkowego, a więc jest to element prorozwojowy. Najlepiej będzie, jeżeli rodzice będą zarabiali w
taką kwotę, ponosili takie koszty, żeby z tych swoich zarobków byli w stanie utrzymać rodzinę. Jeżeli chcemy w obecnej trudnej sytuacji demograficznej wspierać czy też prowadzić politykę prorodzinną, należy pomóc rodzicom, zmniejszając z nich obciążenia finansowe związane z utrzymaniem dzieci. Sama kwota niewiele daje. Ważne jest, żeby odpowiednie środki trafiły do tych ludzi najbardziej potrzebujących. Czy to będzie 500 zł, czy to będzie większa kwota, to jest sprawa przyszłości. Nie wiemy, jakie będą warunki życia i jakie będą koszty w przyszłym okresie. Musimy to na bieżąco analizować i dostosowywać ten dodatek na rodzinę, czy rodzicielski, czy dla dzieci do określonej sytuacji. To może być 400 zł, może się okazać, że w styczniu będzie kwota wymagana 700 zł, a więc tutaj musi być rozsądne i przemyślane działanie władz. Ostatnie pytanie, już króciutko, panie Janie, 30 tysięcy złotych za jedynkę. To dużo, jeżeli chodzi o inwestycje, biorąc pod uwagę, że ona może się, mówiąc pesymistycznie, na przykład gdyby się nie zwrócił. Dużo i nieduże, zależy jak na to popatrzeć. Ja myślę, że sytuacja gospodarcza w naszym kraju i polityczna, i społeczna jest tak zła, że warto poświęcić znacznie większą kwotę, żeby to zmienić. tvpodkarpacie.pl